Drodzy internauci, witam wszystkich serdecznie i zapraszam do codziennego spotkania z Bożym Słowem. Wysłuchajmy dwóch fragmentów z naszych Biblii. Pierwszy pochodzi z księgi proroka Daniela z 9 rozdziału. Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Drugi fragment pochodzi z listu do Efezjan z 2 rozdziału. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Moi drodzy, słowa klucze. Łaska, miłosierdzie, to, co najcenniejsze dla człowieka. Łaska warunkująca zbawienie. Myślę, że moglibyśmy tutaj długo mówić o tym, czym jest Boża łaska, w jaki sposób dochodzi do tego, iż ją przyjmujemy. Moglibyśmy prowadzić dysputę teologiczną, natomiast dziś chciałbym pokazać, czym była Boża łaska w życiu jednego człowieka. Poprzez pryzmat pewnej pieśni, która właśnie o Bożej łasce mówi. Po polsku będzie to cudowna Boża łaska. Natomiast chyba cały świat znają pod angielskim tytułem Amazing Grace. Skąd ta Boża łaska do nas przywędrowała? Tym razem mówię już o samej pieśni. Jej autorem jest Anglik John Newton. Powstała w roku 1772. Dosyć dawno, konkretnie, gdybyśmy chcieli to w jakiś sposób odnieść do naszej historii, historii Polski, to stwierdzimy, że to jest dokładnie ten sam rok, co rok rozbioru, pierwszego rozbioru Polski. Niezbyt dobry czas, ale dla Johna Newtona, wspomnianego Anglika, był to rok, w którym wiele rzeczy sobie w życiu uporządkował. W sposób poetycki opisał, jak Boża łaska działała w jego życiu. Urodził się dosyć dawno, bo urodził się w roku 1725. Zmarł w roku 1807. Dawne czasy, Anglia zaczyna życie dorosłe, postanawia wstąpić w służbę jej królewskiej mości, zostaje marynarzem, ale niezbyt dobrze to się wszystko układa. W końcu porzuca tą karierę wojskową, przechodzi, powiedzielibyśmy, do prywatnego biznesu. Dziś, gdy się zastanawiamy nad tym, kim został, to może trochę jakiś dreszczyk przelatuje, bowiem został handlarzem niewolników. Tak? Handlował ludźmi, szczególnie tymi z Afryki. Wpierw pracuje u kogoś, później zakłada dosyć dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo. I tak sobie żyje. Zarabia. Może jest szczęśliwy, ale chyba nie do końca. Po kilku latach przeżywa niezwykłe doświadczenie. Podczas jednej z podróży na morzu, chyba konkretnie na oceanie, przeżywa wielką burzę, sztorm. Wydaje się, że zbliża się jego koniec. Ale nagle wszystko się uspokaja. Wraca spokój. Ale też pojawia się nowe doświadczenie, niekoniecznie spokoju, ale pokoju, który zaczyna wypełniać jego serce. Pokoju, który pochodzi z zewnątrz. Uświadamia sobie, że doświadczył Bożej łaski, która przez całe życie jego dotychczasowe, niezbyt chwalebne, go prowadziła.
jeszcze nie do końca świadomy, w dalszym ciągu pracuje jako ten, który handluje niewolnikami, ale po paru latach wszystko porzuca. Zmienia swoje dotychczasowe życie i to diametralnie. Z handlarza niewolników staje się duchownym kościoła anglikańskiego. Dodatkowo staje również na czele tych, którzy walczą z niewolnictwem. Działa w swoim kościele, obejmuje parafię, zaczyna pisać wiersze, pieśni. Jeden z tych wierszy, który staje się pieśnią, publikuje w 1778 roku w zbiorze Only Hymns, takim śpiewniku, który służył jego parafii. Amazing Grace gdzieś tam sobie czeka na popularność. Mija kilkadziesiąt, a nawet więcej lat, bo dopiero w latach 60. XX wieku, na skutek tego, iż popkultura ma coraz większą popularność na tym świecie, utwór przedostaje się do różnych filmów, na ścieżkach dźwiękowych i zyskuje niesamowitą popularność. Sam Amazing Grace śpiewa Louis Armstrong, śpiewa Elvis Presley, Rod Stewart. Dziś możemy słuchać różnych utworów, które zawierają w sobie właśnie ten bardzo piękny podkład muzyczny. Ale najważniejszy chyba w nim jest sam tekst. Cudowna Boża łaska, która zbawiła człowieka, która odnalazła człowieka, która potępionego człowieka, który może być na samym dnie, wyciąga w górę i ratuje. Moi drodzy, gdy będziecie mieli tylko możliwość, wpiszcie sobie w internet Amazing Grace, wpiszcie sobie Cudowna Boża Łaska, posłuchajcie różnych wykonań, posłuchajcie, przeczytajcie tekst, który jest treścią polską czy angielską tej pieśni. Przypomnijcie sobie dawnego handlarza niewolników, którego Boża łaska postawiła na nogi w służbie dla Boga i człowieka. Bo Boża łaska wszystko może. Cudowna Boża łaska. Łaską zbawieni jesteśmy, nie z nas, z góry. Bogu niech będą dzięki. Amen.